Cześć wszystkim, z tej strony Exomex i... Kador. Dziś mamy dla was materiał z Battlefielda 3 z perspektywy. To znaczy, u mnie na kanale zobaczycie, jak to wyglądało ode mnie, a u Kadora, jak to wyglądało z jego oczu, jeśli mogę tak powiedzieć. Oczywiście, jeżeli chcecie zobaczyć bardziej zaawansowaną rozgrywkę i wyczyny normalnie kaskaderskie, to wchodzicie na mój kanał i tam będzie wszystko gotowe. Nie. Oczywiście i ja i Kador prezentujemy pro-playerski poziom grania. Od nas uczą się najlepsi, my dajemy lekcje. Tak, za darmo. To za darmo. 15 minut, milion złotych, pamiętajcie. Tak jak uczy Krzysztof Kanciarz. Ta. Powiało noobstwem dla niektórych. Trudno. Przejmujemy ten G? Nie, tutaj jest B. Mm-hmm. Przejmujemy B. Oj. Mina przeciwpancerna. Tradycja. Dobra, ale... Ja to zrobiłem specjalnie, żeby pokazać wam, jak może mina wybuchać. Przecież tak. Ja bym normalnie nie wjechał. Jak działają różne systemy w Battlefield 3. Tak nie róbcie. Dobra, to jest jasna sprawa. Śmigłowcu jesteś? O, w sumie nawet dobry pomysł, będziemy mu naprawiać. Dobra, ale nie będziemy przecież was zanudzać samym gameplayem, bo to sami możecie sobie odpalić i pograć. Ale postaramy się jakoś umilić ten czas pogawędką na jakieś aktualne tematy i tak myślę, że zaczniemy od 3 trailerów GTA 5, które niedawno się pojawiły, ja wiem, 2 dni temu, przedwczoraj, coś takiego. I prezentowały one, jak sami zapewne już widzieliście, bo nie widzieć GTA to nie żyć po prostu. Prezentowały one 3 głównych bohaterów, czyli Michaela, Trevora i jak ten trzeci miał na imię? Franklin. O, Franklina. Franklin to był ten nasz kolega czarny? To był czarny. Dobra. Kolega nasz. Dobra. Znaczy, nie, żeby nas nie posądzili o rasie. Nie w każdym bądź razie, po prostu... Nie, to jest tak nasz kolega przecież. No. Tak to zabrzmiało. Nie, nikt nic nie ma złego na myśli. Nie pomyślcie sobie czegoś złego. No dokładnie. Wow, ale tu kolega. Ale nas wykiwał. Na tym serwerze jest strasznie dobry gościu, ten H2G. Koleś wycina w śmigłowcu, sami widzicie 20:0. Ale wracając do... Takiemu zrobisz. Wracając do trailerów. Kador, co o nich myślisz? No, w końcu dali coś nowego. Też jeszcze bardziej mogliśmy poznać tych nowych bohaterów i czym się różnią od siebie i w ogóle. Mi się osobiście najbardziej spodobał Trevor, postać Trevora, i też czuję, że nim będę trochę więcej grał. A wydaje mi się, że o ile dobrze zrozumiałem to, co było wcześniej, to tam chyba nie będzie opcji wybierania, którym bohaterem chcesz grać, znaczy, tylko nie. Po prostu w określonym fragmencie gry dostajesz sterowanie każdym innym, tak? Ale na przykład po mieście będzie sobie w wolnych chwilach móc jeździć którymś z nich i prawdopodobnie nawet jeździć Trevorem. Aha, a ty? I wtedy będziesz mógł wybierać. Nie, ja ci powiem, że najbardziej z tych wszystkich 3 materiałów spodobał mi się ten o Michaelu. Nie wiem, jakoś po prostu... Taki trochę komediowy jest dla mnie ten bohater, tak? Niby bogaty, wszystko ma, ale nic mu w życiu nie wychodzi. Głupia rodzina, tam... Dzieci, którym nic się w życiu nie udało i człowiek po prostu zmęczony życiem. O, ładnie. No i mówiłem, H2G. Ale wracając, nie wiem, jestem strasznie smutny, bo marketing GTA 5 praktycznie wcale mnie nie łapie. Nie rozumiem dlaczego, nie rozumiem czemu. Mnie nie łapie, bo do dziś ani słowa o wersji na PC. Może i też, Więc... dlatego, ale no nie wiem, po prostu tak jak było przy GTA 4, tak jak było przy wszystkich innych GTA. Musiałem to mieć na premierę, musiałem w to zagrać. A tutaj czuję się z tym źle, ale nie mam takiego uczucia, tak? Nawet nie ty jeden. Nawet nie mam jakiejś takiej po prostu wewnętrznej chęci, że chcę, żeby ten trailer zaczął grać, tak? Że chcę go mieć na ekranie i sprawdzić, jak to będzie działać u mnie, czy się będzie ciąć, czy działać dobrze. Nie mam po prostu. Ciąć się raczej będzie. No jeśli zoptymalizują to wielkim przyciskiem konwertuj, tak jak to zrobili w przypadku GTA 4, no to rzeczywiście nie będzie ciekawie. Ale myślę, że drugi raz THQ chciałem powiedzieć. THQ już nie istnieje. Take-Two nie zrobi tego samego błędu, który zrobiła przy 4. No to już może, kończąc o GTA, powiemy coś o nowo zapowiedzianym Call of Duty Ghosts. Call of Duty Ghosts, jak sama nazwa mówi, będzie przedstawiać... Duchy istnieją, zapamiętajcie to. Ghosts are real.
Jak sama nazwa wskazuje, będzie mówiła raczej o oddziałach specjalnych. Ale wydaje mi się, że oprócz oddziałów specjalnych... A jaki Call of Duty nie mówi o oddziałach specjalnych? Znaczy, jakby nie patrzeć, to oddziały amerykańskiej armii nie są oddziałami specjalnymi, tak? By... Chociaż w sumie masz rację, w czwórce też były i SEALS, i SAS. A to wydaje... SAS jest brytyjski. Tak, ale wydaje mi się, że w przypadku Ghostów to będzie bardziej nastawione po prostu na taki stricte tajne operacje. Może tak jak była ambicja... Ratowanie świata. Tak, znaczy... W przypadku Black Opsa mieliśmy też te tytułowe Black Ops, tak? Czyli czarne operacje od oddziałów specjalnych, ale to było bardziej takie, jakby nie patrzeć, nie science fiction, political fiction takie w swoim znaczeniu. Ponieważ to wszystko mogło mieć miejsce, ale prawdopodobnie nie miało miejsca, chociaż nie wiadomo tyle się w tej historii... Trochę było takich historycznych... Tak, ale czy to w ogóle było, to nikt nie jest w stanie powiedzieć na 100%, tak? Wszystko jest możliwe. Nie. A wydaje mi się, że oni właśnie w tym Ghosts pójdą w to, czego mi szczerze brakuje w Call of Duty, czyli po prostu takie pokazanie jakieś. Ja bym, szczerą moją nadzieję to jest zobaczyć prawdziwe misje, które miały miejsce i po prostu móc w nie zagrać, tak? Móc samemu zrobić to, co zrobili ci żołnierze i w jakiś sposób zmienili bieg tej historii. Na 100% oczywiście. Takie coś było w Medal of Honor Warfighter. Tak, tylko że chciałbym to po prostu na jakość... Chciałbym mieć jakość Call of Duty, jakby nie patrzeć, jakość jest zawsze dobra, dopracowana. I misję z Warfightera. Tak to mogę określić, co oczekuję od nowego Call of Duty, czyli Call of Duty Ghosts. Mhm. No i też trzeba patrzeć na multiplayer, czy formuła zostanie trochę zmieniona. Czy nadal będą takie ciasne mapy, czy może jakieś już większe będą. Znaczy... Albo jakieś pojazdy. Ciasne mapy są raczej zaletą ogólnie. I zawsze były Call of Duty, ale zobaczymy. A ja bym chciał mieć po prostu wybór, czy grać na ciastych, czy na trochę większych. Tak samo jak mam to w Battlefieldzie. Ale... Jakby czy były wiesz, małe, to też było nawet dobrze. Szybko rozgrywka, tu jest Battlefield, tempo. Wsiadasz do windy, zjeżdżasz kilka pięter niżej, jest Call of Duty. Mm. Przynajmniej w mojej ocenie, tak? Bo w Battlefieldzie masz o wiele więcej opcji do wyboru, a w Call of Duty praktycznie tylko jedną, tak? Wiem, tam zaraz nie wszyscy zjadą, że jest pełno trybów Call of Duty, ale nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że w Battlefieldzie ja nie mam przy kupnie gry zdefiniowane, w co ja będę grał, bo ja sobie sam mogę wybrać, w co ja będę grał. A w przypadku Call of Duty mam jasno powiedziane, tak? Ciasne mapy, szybka rozgrywka i nie mogę sobie wybrać między... No, trybów trochę jest. Nie powiem, w Black Ops 2 jak gram, to się zdziwiłem trochę, że tyle trybów jest. Naprawdę mogę wybrać sobie z wielu te swoje ulubione i w ogóle... Każdy znajdzie, tam też ktoś znajdzie coś dla siebie, każdy. Tak. Co lubi, to lubi. Każdy bądź... Ale to jest prawda, mapy masz narzucone, musisz grać na ciasnych i w każdym bądź razie na pewno czekam na Ghosty. Samo to, że robi to IW, to już jest jakiś... Nie wspomnieliśmy właśnie o takiej rzeczy, no, najciekawszej, czyli o tym nowym, next-genowym silniku, który to zapowiadałem. Nie wierzę, nie ma opcji. Nie będzie nowego silnika. Nie będzie nowego silnika na tej... Wierzę, tylko mam takie, no wiesz, sceptyczne podejście, że to będzie niestety taki, o Jezu, przemodelowany, dodane efekty świetlne, EVU Engine, przerobiony na next-genowy silnik, tego się obawiam. Ja mam wrażenie, ja mam dwie koncepcje, jak to będzie wyglądać. Pierwsze to jest to, co powiedziałeś, że to po prostu będzie silnik z dodanymi efektami i tu bym dawał 60% prawdopodobności temu, co powiedziałeś. A druga to jest po prostu, że ta gra rzeczywiście powstaje na nowym silniku, z tym, że na nowym silniku dla nowych konsol i wyjdzie na tym nowym silniku razem z premierą nowych konsol i prawdopodobnie będzie miała jakąś czasową wyłączność dla nowego Xboxa, tak żeby po prostu być system sellerem tej nadchodzącej generacji. Jakby nie patrzeć, to nowy silnik jest, nie kłamią na reklamach, bo nowy silnik będzie na nowych konsolach, który raz się powtarzam. Ale jednak ja mam, wiesz, wciąż taką wiarę, że to jednak może być ten nowy silnik, no bo to będzie jednak, wiesz, skok. Już w końcu ludzie mogą powrócić do Call of Duty, ci coś już go znienawidzili przez ten EVU Engine. Ale wyjaśnij mi, jak można zrobić skok na konsoli, która ma w tej chwili bodaj 8 lat, tak? 8 rok, 9 jej leci. Jak można zrobić na niej skok, mając identyczne bebechy w środku, to się nie da po prostu. Ja ci mówię... Nie no, ale wiesz, porównaj pierwszego Crysisa z trójką no na tak, no ale... Crysis tak jakby...
czy właśnie no, pierwszego Battlefielda, który się pojawi na konsolach z tak, trójką, ale Crysis, czy na czwórką, Crysis to jest dla mnie inna bajka, tak? Oni mogą mieć, moim zdaniem przynajmniej nie będą ryzykować z tym nowym silnikiem na starych konsolach. Oni mają stałego klienta, tak? Stałego klienta, właśnie, który jest przyzwyczajony do tych 60 może... klatek na swojej konsoli. A jeśli oni by coś zmienili i mieliby mniej klatek, nie wiem, te 25, tak? Powiedzmy, że skaczące 25, ale mieliby grafikę trochę wyższą niż do tej pory, to wydaje mi się, że mogłoby to mieć mieszane uczucia i wtedy w zależności komuś się spodoba, komuś się nie spodoba, oni raczej nie pójdą w to na tej generacji, będą chcieli zyskać jak najwięcej przed przyjściem nowej. Podobno koszty mają wzrosnąć z produkcją nadchodzących gier, także wydaje mi się, że będą chcieli sobie odbić póki mogą. A mówiłeś właśnie, że nowy silnik wyjdzie na nowych konsolach. Tak. Znaczy ten nowy silnik właśnie będzie na nowych konsolach, a na starych nie, a na PC, tak? Przecież PC-ty to praktycznie są next geny tak, cały czas. Tak, i właśnie ten nowy silnik traktuje w kategorii nowe konsole i PC-ty, tak? Jakby nie patrzeć na PC-tach, mamy tą nadchodzącą generację już od kilku lat i po prostu czekamy, aż to konsole nadgonią. No ale nie samym GTA, nie samym Call of Duty człowiek żyje. Mieliśmy jeszcze trailer zachęcający do zakupu Watch Dogs, mojej osobiście najbardziej oczekiwanej gry 2013 roku. Podobno również największego projektu, przy jakim pracuje obecnie Ubisoft. Ostatnio tak mówili o Assassin's Creed. Tak, czyli teraz wszystkie siły przełożyli do Watch Dogs i mam nadzieję, bardzo dużą nadzieję i w ogóle wszystko im oddaję, żeby ta gra wyszła. Ta gra mnie... Dla mnie właśnie Watch Dogs jest wielką, wielką niewiadomą. Ale co właśnie nie zmienia faktu, że również bardzo na niego czekam. Znaczy to, że jest niewiadomą, to jest oczywiste, tak? Niewiadomą w sensie, że naprawdę to może dostawać oceny 10 na 10, tak, a może dostawać oceny 5 na 10, 6 na 10. Ja mam ogromną nadzieję, że to będzie pierwsza gra, która będzie miała więcej 10 na 10 niż jakiejkolwiek innej oceny. Metacritic ma oszaleć. Mam wielką nadzieję, że tak będzie. No wysiadłeś mi ze śmigłowca. Ja zbliżałem z rakiety mnie załatwił. Przeżyj to się zarespie. Wracając. Gdzie on jest? Jakie staty, jaki żal. No ale na osłodę wrzucę później akcję. To tylko dlatego, że nagrywamy i pokazujemy wam, tak, jak nie grać. Tak. My normalnie dokładnie wycinamy. Na potwierdzenie wrzucę wam na koniec materiał, jak zestrzeliłem śmigłowiec z RPG z takiej ogromnej odległości i kilka raportów z najlepszych bitew. Dobra, kończąc chwalenie i wracając do roboty. Co miałem powiedzieć o Watch Dogs? Watch Dogs urzekło mnie od pierwszego zwiastunu, od kiedy zobaczyłem tego głównego bohatera, nie pamiętam jak miał na imię, który... To nie ma teraz znaczenia, który za pomocą telefonu może hakować konta innym osobom i po prostu mieć miasto, całe miasto w jednej ręce. Straszny science fiction to jest. W tym jest największy problem, że to powoli przestaje być science fiction, tak? No ale nie mówili w jakich to czasach się dzieje, ale mówili już nie pamiętam. Wiesz ile giga wirtualnego śladu każdy z nas zostawia codziennie, idąc nawet do szkoły? To jest po prostu nieopisane ile z dnia na dzień i to, ta liczba cały czas rośnie, ile zostawiasz informacji o sobie nawet tego nie wiedząc, tak? Wszystkie kamery monitoringu, wszystkie miejsca, w których byłeś, są praktycznie, jesteś zarejestrowany i wszyscy w razie potrzeby mogą to sprawdzić i udowodnić, tak, wtedy tam byłeś. I o ile u nas w Polsce to jeszcze może nie być aż tak widoczne, bo wiadomo, nie jesteśmy krajem aż tak bardzo zinformatyzowanym, to na przykład w USA to już jest naprawdę duża skala, tak? Tam jeśli płacisz kartą kredytową, z telefonu. Płacisz z telefonu, wykonujesz każde połączenie, wchodzisz do internetu, logujesz się na Facebooka, dodajesz wszystkie newsy, to jest ogromna ilość danych, wręcz nieopisana. Czekaj, zaraz go torbę. Wysiadłeś? Lecę sobie na spadochronie. Dobra, dopadłem go. Nie żyje? Znaczy, powiem ci, po Watch Dogs najbardziej obawiam się jednej rzeczy, przez wielkie W, wymagania. Dlatego, gdyż mój komputer czasami po prostu woła o pomstę do nieba. Zlewam wymagania tej gry. Dla mnie mogą dołożyć wymagania 8-rdzeniowy procesor, karta 3-gigowa, i se wtedy nie mogą dołożyć sobie Tytana na najniższych wymaganiach,
ale ta gra ma być 10 na 10. Rozumiesz? Ja mogę sobie w nią zagrać za 3 lata, ale ja chcę tą grę mieć 10 na 10. A ja tak nie mogę po prostu. Ja muszę w nią zagrać w tym roku, kiedy wyjdzie. Przynajmniej na minimalu, żeby mieć te 50 FPS, bo inaczej to choćbym dostawał 10 na 10, to ja mogę jej dać 4 na 10, jak mi się będzie tak mi chciało, wystarczy 25 klatek na minimalu i jestem w siódmym niebie. Tylko ta gra ma wyglądać jak przyszła generacja, tak? Ona ma udowodnić, po co te konsole się zmieniają, po co wszyscy ulepszają sprzęt. Był przecież gameplay z PlayStation 4 i co o nim sądzisz? To jest taki gameplay z PlayStation 4 jak puszczenie sobie wideo na YouTube. To PlayStation 4 to stało w obudowie peceta i było złożone z podzespołów, prawdopodobnie które jeszcze nie nadają się nawet do seryjnej produkcji. Ale dostałem laga. Co jest? Nie wiem czasem czy nie kończy mi się miejsce na dysku i dlatego mi tak zwalnia. Długo możemy. A co powiesz o nadchodzącej 21 maja? Konferencji, na której Microsoft zaprezentuje nowego Xboxa. Dobrze, że... Będziesz śledził to wydarzenie oczywiście, uważnie? Jeśli będzie możliwość, to posiedzę nawet i zobaczę to w internecie. No, ostatnio na konferencję PlayStation siedziałem do późna. Na drugi dzień ledwo w szkole żyłem. Oj, trudno. Ja sobie odpuściłem. Nie, ja mówię, zostanę, takie rzeczy się pamięta. Tak. Później będziesz opowiadał. Później będzie się opowiadał, a pamiętasz, wnuczku? Kiedyś dziadek siedział, oglądał relacje z prezentacji PS4, a ty co? A ty teraz... A wnuczek, a co to jest PlayStation dziadek, my 4? Mamy PlayStation 16! Tam już od razu drukowane na oku, wiesz tam. Przy urodzeniu drukują na oku, bo szpital miał kontrakt z Sony i drukują swoją konsolę. A dziadek będzie, a wiesz, ja tam w FIFA na padzie grałem. Dziadek, my to wchodzimy do symulatora i sobie kopiemy. No ale to wiecie, to jest przyszłość daleka. Zapyta się wnuczka. Pamiętasz, jakieś grałem w Battlefielda 4? A ty co? O dziadek, my już mamy Battlefielda 20. Battlefield. Właśnie. Wtedy będzie. Właśnie teraz. Nie, jak. Czyszczę moją M30. Wiesz, to oni już będą mieli takiego prawdziwego Battlefield 2142. Hologramy będą grali, a my będziemy. A, kogoś zdjąłem? A, wiesz. Wracając do Xboxa, bo zeszliśmy na Sony, a potem na przyszłe konsole i gry. Moim zdaniem nie pokażą. Nie pokażą obudowy tak samo jak to zrobiło Sony. Ale oby pokazali chociaż pada. Pada pokażą. Wydaje mi się, że oni... Słyszałem plotki, że ma być mniejszy, ale bardzo ale podobny. Do czego? Aha, do tego pada oryginalny. Do pada od Xboxa. Być mniejszy trochę od niego, ale tak oto praktycznie taki sam. Bardziej wygląd miał współczesny, tak pójdą za Sony tak samo. Może znowu też dadzą panel dotykowy, jakiś przycisk typu share w tym DualShock 4. Jakby nie patrzeć, to uspołecznienie to jedyna droga dla przyszłych konsol. Ten twój wnuczek w przyszłości będzie miał internet 100 giga. 1 terabajt i od razu będą mieli streamowane do mózgu wszystko. Wiesz, kiedyś gry nie będą ważyły jak teraz Battlefield ze wszystkimi dodatkami 30 giga. Kilka mega, to będzie, wiesz, kilka mega będzie ten, jak się mówi, instaler, a resztę będą streamowali sobie z chmury. I będą pirackie chmury tak i tam, wiesz, podłączasz się do pirackiej chmury, a tu ci zainfekowało mózg. Tam, wiesz, tam wyskakują ci później reklamy na oku. Dobra, no ale wracając do Xboxa, oczekujesz coś od tej konsoli? Ja szczerze niczego. Ja już jestem przekonany, że kupuję PS4. Ja nie wiem czego oczekiwać. Ja tak, powiem ci, ja zostanę przy moim piecyku, no, starym szybko. Dobrym piecyku. Widzicie, z fajnym PC-tem. Ja, no, jakim cudem czołg mógł się przywrócić? Wiesz, ja to lamy na całego staty 5 na 16, ale to dlatego, żeby pokazać wam jak nie należy grać. Jaki żart. Zapamiętajcie. Co to za geniusz kierował? No widzicie to? Dobra, wracając. Microsoft nie wiem co by musiał zrobić. Musiałby mi chyba dać za pół darmo tą konsolę, żeby mnie przekonać. A to z dwóch rzeczy. Po pierwsze, PlayStation jest 4. W moim mniemaniu już jest lepsze. Mając te wszystkie bajery, które miało PlayStation 3, po prostu powiem ulepszone. Ci, ja...
Nie sprzedawałbym skóry na wilku, którego jeszcze nie upolowałem. No na niedźwiedzi. Ja mówię na wilku, bo ja wiesz, pochodzę, wychowały mi wilki. Możemy więc to wyciąć w razie czego, to później stwierdzimy. Dobra, ale wracając do konsoli. Musieliby mi ją dać za pół darmo, tak powiedziałem. Po pierwsze, mam już PlayStation, jestem przyzwyczajony do systemu Sony, do sterowania, do pada, do wszystkiego. A po drugie, mam profil na PSN-ie, który już ma trofea, już ma gry. I po prostu chcę to kontynuować, tak? Nie chcę tego porzucić, jak już mam trochę poziomów nabitych, trochę trofeów zdobytych. Kilkaset godzin przesiedziane przy różnych produkcjach. No to też jest, wiesz, prawda. Ktoś cały czas jest na tym PSN-ie, to już nie będzie zrywał. A kto jest na Xbox Live, to pozostanie na Xbox Live. Dobra, obawiam się, że musimy kończyć, bo skaczący framerate wskazuje mi tylko na jedno, na to, że zostały ostatnie megabajty na dysku. Dobra, mam nadzieję, że was nie zanudziliśmy. U Kadora zobaczycie, jak to wyglądało z jego perspektywy. U mnie zobaczycie, jak to wyglądało z mojej. A więc cóż, do zobaczenia. Dzięki wielkie za oglądanie. Cześć. Spodziewajcie się następnych odcinków. Również będziemy opowiadać najnowsze wieści. Tak, wypali to, oczywiście. Dobra. Zachęcamy do komentowania. Oczywiście do subskrybowania kanału. Exo na exo.